Uwaga! Ten film przedstawia jedynie moje teorie, które prawdopodobnie i tak nie są prawdziwe. Zapraszam do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie, a dziś kolejny odcinek z dawką teorii Snuffa. Dzisiaj porozmawiamy sobie bardziej o żonie Williama Aftona, a mianowicie o tym, dlaczego tak mało jest powiedziane o niej w całym FNAF-ie. Od FNAF Is Location jedynym nawiązaniem do żony Williama była postać w serialu, która przedstawia kłócącą się parę, a serial kończy się na oświadczynach i nic szczególnego tam się nie pojawiło. Oprócz nawiązania gościa z fioletowym garniturem do Purple Guy'a i jego żony, która cały czas się z nim kłóci, podczas trwania całego serialu. A teraz przedstawię kilka teorii, co się mogło stać z żoną Williama Aftona. Teoria pierwsza. Żona Williama Aftona czuła się zaniedbana przez męża lub wybuchały pomiędzy nimi często kłótnie, co było wynikiem rozwodu i zostawienie męża oraz dzieci przez kobietę i wyjazd na bardzo długi czas. Aż tak długi, że nie ma o niej mowy w wydarzeniach w całym FNAF-ie. Teoria druga. Teoria, która jest mniej prawdopodobna i mianowicie żona Williama zostawiła męża dla innego mężczyzny, którym mógł być Henry, co mogło być dobrym motywem Williama Aftona do zemsty, a mianowicie zabicie dzieci i schowanie ich w kostiumach animatroników stworzonych przez Henry'ego. Moim zdaniem mógł być to dobry motyw i William mógł nie zabijać dzieci przez to, że jest zwykłym psycholem, tylko dla zemsty. Lecz lepszą teorią jest to, że jest psychicznie chory, bo stworzył własne animatroniki, które porywały dzieci i przez przypadek Baby zabiła jego własną córkę. Teoria trzecia. Kobieta chce odejść od Williama, lecz on jej na to nie pozwala i w wyniku kłótni William zabija swoją żonę i ukrywa jej ciało w lokalizacji, gdzie występują również animatroniki z FNAF Is Location. I możliwe jest to, że dusza żony Williama opętuje jednego z tych właśnie animatroników i prawdopodobnie jest to Balora. Moim zdaniem jest to najlepsza możliwość i łatwo można przy tym wytłumaczyć, dlaczego Balora również nas atakuje i czemu musi w nocy czwartej rywalizować z jej minionkami, kiedy ona się na nas patrzy przez całą tą noc. Co myślicie na temat tych teorii? Swoje opinie na ten temat piszcie w komentarzu. I są to niektóre tylko moje domyślenia na temat tego, co się mogło stać z żoną Williama Aftona, ale prawdopodobnie na 99% żadna z tych teorii nie jest prawdziwa. A ja wam bardzo dziękuję za oglądanie i widzimy się już w przyszłych materiałach. Więc na razie trzymajcie się i cześć!